Procedura rozwoju zawodowego nauczycieli nie spełnia swojej roli. W założeniach miała sprzyjać rozwojowi podnoszeniu wiedzy i umiejętności nauczycieli i promować najlepszych pedagogów. Tymczasem wyniki kontroli NIK pokazują, że nader często procedura ta sprowadza się do automatycznego promowania na kolejne stopnie awansu. Najwyższa izba kontroli bije także na alarm z innego powodu. Na nauczycielskie studia przyjmowanych jest coraz więcej najsłabszych maturzystów, a programy kształcenia przyszłych wychowawców są od lat Nieaktualizowane. Uczelnie nie tylko niewystarczająco dobrze przygotowują do zawodu nauczycielskiego, ale również produkują zbyt dużą ilość nauczycieli. A to Prosta droga do bezrobocia. Nikt wskazuje, że coraz wyraźniejsza staje się selekcja negatywna do zawodu nauczyciela. Łącznie już ponad 9% ogółu osób przyjętych na kierunki ze specjalnościami nauczycielskimi te osoby, które na egzaminie maturalnym uzyskiwały najniższe wyniki, od 30 do 49 punktów. Sukcesywnie rośnie też liczba osób, które nie obroniły w terminie prac dyplomowych, a tylko nieco ponad 1 trzecia osób kończących studia czuje się przygotowana do pracy nauczyciela. Aż 1 czwarta studentów uznała, że ich praktyczne umiejętności są niskie lub wręcz znikome. Proces rozwoju zawodowego nauczycieli sprowadzony jest w praktyce do uzyskiwania kolejnych stopni awansu. Inspektorzy ujawnili na przykład, że plany rozwoju różnych nauczycieli stażystów w różnych szkołach były identyczne lub podobne. Młodym nauczycielom brakuje w systemie stanowiska nauczyciela-mentora, który, mając specjalistyczne przygotowanie, mógłby profesjonalnie pokierować ścieżką kariery nowo zatrudnionego nauczyciela. Uzyskanie awansu zawodowego nierzadko sprowadza się do krótkiej rozmowy i wydania na jej podstawie decyzji administracyjnej przez dyrektora szkoły. NIK bije na alarm i apeluje o całościową analizę systemu kształcenia nauczycieli oraz zmiany w standardach kształcenia.